Cześć, ja nazywam się Artur Racicki, jestem w Gliwicach. Dzisiaj w czwartym odcinku Poradnika Startupowca opowiem Wam o takim temacie, który jest tematem tabu, czyli o utracie płynności finansowej. To też mi się zdarzyło, więc będę mógł się podzielić i doświadczeniami, i trochę poradami, co z tym dalej zrobić. Za nami jest restauracja Momo, w której siedzimy sobie z naszym klientem Forum Gliwice. Prowadzenie startupu to między innymi możliwość zwiedzania całej Polski dla mnie, a również możliwość wyjeżdżania za granicę, dlatego bardzo zachęcam, żeby podejmować ryzyko i realizować swoje marzenia, swoje gdzieś tam wizje. I teraz zacznijmy od tej smutnej statystyki. 9 na 10 startupów nigdy nie osiąga rentowności, czyli można w uproszczeniu mówić pada. Mówi się nawet, że to już jest większy procent. Czyli 90% startupów pada. I teraz, skoro pada, to traci w pewnym momencie płynność finansowa. Czy zdarza Wam się czytać o poradniki o tym, jak przetrwać wtedy, kiedy się traci płynność finansową? To jest właśnie zadziwiające, że dotyczy to 90% startupów i takiej podstawowej wiedzy prawie nie ma. Opowiem Wam kilka historii związanych z moimi doświadczeniami biznesowymi. Później się podzielę, jak można walczyć o przetrwanie, gdy utrata płynności jest już blisko albo już nastąpiła. Podam pierwszy przykład taki. Jeszcze z czasów studenckich założyliśmy z kolegami firmę. Podstawą działalności tej firmy była kafejka internetowa. Otworzyliśmy ją prawie tak jak tutaj na rynku. To była główna ulica Lublina, krakowskie przedmieście. I lokalizacja piękna. Kafejkę internetową zamiast na parterze otworzyliśmy na pierwszym piętrze. Niedaleko były inne kafejki internetowe. Excel przyjmuje wszystko, więc w Excelu wyszło nam, że kafejka będzie obłożona 70% czasu, podczas gdy jak już ją odpaliliśmy, to obłożona była przez 30% czasu. Biznes założyliśmy w 9 kolegów. Złożyliśmy się łącznie na 99 tysięcy. Te pieniądze dosłownie się rozeszły w 3-4 miesiące. I tak naprawdę utraciliśmy płynność finansową, albo już wiedzieliśmy, że tracimy płynność finansową. Więc co się wydarzyło? Przede wszystkim ograniczaliśmy wszelkie wydatki. Były koszty stałe, typu wynajem tej lokalizacji, które musieliśmy pokryć, ale na przykład koledzy, którzy byli 100% zaangażowani, bo skończyli już studia, właściwie prowadzili ten biznes, przestali sobie wypłacać wynagrodzenia. Musieliśmy bardzo szybko spiwotować, czyli zaczęliśmy robić strony internetowe, więc co robiliśmy? Biegaliśmy po rynku i szukaliśmy klientów. Zaczęliśmy robić prezentacje dla jakichś tam urzędów, dla różnych firm, więc bardzo szybko zorientowaliśmy się, że ta kafejka sama w sobie nie będzie biznesem, który się utrzyma. Jeden z naszych kolegów pożyczył nam 9 tysięcy czy 10, już nie pamiętam. Zredukować sobie chwilowo wynagrodzenie, nawet do zera. Trzecia sprawa, spiwotować, szybciutko robić co innego. Więc to jest coś, co w tym wypadku można było zrobić i zrobiliśmy. Do tej pory firma funkcjonuje, jest zupełnie czym innym się teraz zajmuje niż kafejką internetową, bo tego biznesu nie ma, ale po prostu biznes jest i przetrwał już kilkanaście lat. Ja wyjechałem po studiach do Anglii, przez 2 lata pracowałem, odłożyłem pieniądze, wszystkie pieniądze zainwestowałem w stworzenie serwisu Sport24. Było nas właściwie dwóch, ja i Michał Gorajek, który jest do tej pory moim super przyjacielem. Założyliśmy ten biznes. Ja wróciłem w międzyczasie do Polski, kończyłem studia MBA w Koźmińskim. Zrobiliśmy tam strategię rozwoju dla Sport24, przygotowaliśmy dokumenty inwestycyjne pierwsze. Bardzo fajny czas, 2005-2006 rok. Wtedy się rozwijał Sport24. W 2007 roku wiedzieliśmy, że czas coś zrobić, bo zasięgi nam rosły w internecie. To był serwis internetowy, społecznościowy, sportowy. To wszystko fajnie szło do przodu. Mieliśmy dużo obywatelskich dziennikarzy, super fajny zespół, który to rozwijał. Natomiast po prostu biznes, który żył z reklam, taki był model biznesowy, więc to się po prostu nie spinało. I powiem szczerze, że moment, w którym podpisywaliśmy umowę inwestycyjną, to był taki moment, że gdybyśmy jej nie podpisali, no to by po prostu to wszystko padło.
Więc trwało to kilka miesięcy i w ostatniej chwili podpisaliśmy umowę inwestycyjną, najgłupszą umowę inwestycyjną w historii podpisywania przeze mnie umów inwestycyjnych, czyli inwestor wrzucił właściwie przy wycenie 400 tysięcy kwotę 200 tysięcy za 51% udziałów, po czym my jeszcze zadeklarowaliśmy, że część pieniędzy, które dostaliśmy za te udziały, wrzucimy jako pożyczkę do spółki. Ale po prostu człowiek uczy się właśnie na tego typu sytuacjach na błędach. Ale co się stało? Najważniejsze. Pojawiły się środki, pojawiła się nowa energia, zaczęliśmy dalej rozwijać ten biznes. Tego akurat biznesu już nie ma. Ja wyszedłem z niego w 2009 roku, chyba w 2014 on przestał istnieć. Co tutaj można było zrobić inaczej? Dużo wcześniej zacząć z inwestorami rozmawiać, zawsze mieć wybór w inwestorach, dobrze mieć po prostu doprowadzone negocjacje z inwestorami, zawsze, nie wiem, z dwoma partnerami co najmniej, albo prowadzić się tak w sposób zaawansowany z co najmniej dwoma podmiotami, żeby mieć większy komfort, taką pewność siebie, bo jeśli jesteśmy na takim wykończeniu, po prostu widać, inwestor takie rzeczy rozpozna. Teraz kolejny przykład takiego biznesu, który postawiłem z kolegami i którego już nie ma, to jest 2014 rok. Stawiamy Booku.pl, czyli wyszukiwarkę nieruchomości. No i ta wyszukiwarka nieruchomości, główny z nią problem był taki, że została postawiona za późno. W sensie to był fajny biznes, ale postawiony z 2 lata co najmniej za późno. I dalej można by wejść w takie szczególiki typu, że nie było tak naprawdę w pełni dedykowanego nawet jednego lidera do tego projektu takiego biznesowego. Czyli każdy troszeczkę to robił part-time, co jest bardzo, bardzo złe. Natomiast szczerze mówiąc, tam trakcji takiej biznesowej w ogóle nie złapaliśmy, więc w takich wypadkach ja szczerze rekomenduję, żeby lepiej położyć biznes, niż się z nim długo mordować i udawać, że się da go doprowadzić do jakiegoś innego stadium. Po prostu, jak nie wychodzi, trudno, nie wychodzi. Do piachu biznes i zajmujemy się innymi rzeczami. Jesteśmy mocniejsi, więcej wiemy. W Stanach porażki ludzi, którzy zakładają startupy, są czymś bardzo cennym, bo to są doświadczenia. Oczywiście trzeba bardzo poprawne wnioski wyciągnąć po takich porażkach, nie popełniać tych samych błędów. Natomiast nie wszystko za wszelką cenę po prostu. W przypadku Booku nie było sensu walczyć, bo tutaj była potrzebna duża runda finansowa, to było nie do zrealizowania. No teraz powiem o Social Wi-Fi'u, który to jest biznesem, który w tej chwili ma trakcję, ma się dobrze, natomiast nie zawsze tak było. Ale najtrudniejszy taki moment, w którym zachwiana była płynność finansowa, właśnie był moment, kiedy wchodził inwestor. Właściwie wchodził inwestor na bardzo dużą rundę inwestycyjną. Najważniejsze w tym momencie było to, że prowadziliśmy rozmowy co najmniej z 3 inwestorami i to trwało co najmniej, tak jakby te pierwsze rozmowy co najmniej pół roku wcześniej zaczęliśmy, niż została sfinalizowana umowa inwestycyjna. Dlatego wszystko się udało, bo gdybyśmy to później zaczęli, to mogło być różnie. I teraz tak, co się wydarzyło? W momencie, kiedy jest robiona runda inwestycyjna i o tym inwestorzy zapominają, szczególnie taki CEO, prezes zarządu i tak dalej jest bardzo rozproszony, a on zazwyczaj odpowiada za robienie nowego biznesu, za rozwój biznesu, za koordynowanie działań i tak dalej. I jest bardzo duża dekoncentracja i inwestorzy pochłaniają bardzo dużo czasu. Analizy, due diligence, czyli tam analizy, jakieś tam audyty, to wszystko jest bardzo niepotrzebne startupowi, który jest rozgrzany i po prostu potrzebuje nowych klientów, potrzebuje spotkań, potrzebuje głowy skoncentrowanej na rozwoju, a nie po prostu miesięcy straconych na chyba ktoś mi robi zdjęcie, jestem popularny. Miesięcy straconych na po prostu rzeczach de facto potrzebnych, ale obciążających bardzo, bardzo mentalnie. I teraz dodatkowo dochodzą tutaj w takich momentach wszelkie inne obciążenia związane z brakiem czasu dla znajomych, dla rodziny, bla, 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 bla. Dlatego apeluję do inwestorów. Słuchajcie, róbcie to sprawnie, bo przyciąganie tematu wykańcza podmiot, w który inwestujecie, więc róbcie wszystko, żeby to po prostu szło sprawnie. I teraz co w takim
wypadku cały czas poprawiam i robiłbym lepiej. Przede wszystkim planuję dużo wcześniej rundę inwestycyjną. Oczywiście jeśli ona jest potrzebna, bo oczywiście jak nie jest potrzebna, jestem w stanie sam coś zrobić, to nigdy w życiu bym nie skorzystał z pomocy inwestora, jeśli jestem samowystarczalny. Tak, to jest po prostu pełna niezależność i tak dalej. Ale jeśli biznes wymaga dopalania, bo jest taka jego specyfika, że jest kosztochłonny, to oczywiście inwestor jest najfajniejszym rozwiązaniem. Między innymi... Jeszcze chciałem Wam podpowiedzieć, co robić, kiedy tracimy tą płynność finansową w różnych sytuacjach, takie bardziej uniwersalne prawdy. Jeśli jest taka sytuacja, że bardzo wierzycie w biznes, a tam brakuje po prostu trochę pieniędzy, żeby bierzcie zlecenia na jakieś podwykonawstwa dla innych firm, bawcie się w agenturę, czyli agencję, która po prostu jest, czy software house, bo macie zaplecze, macie ludzi technicznych, deweloperów i tak dalej, więc jeśli takich macie, no to po prostu chwilowo zaangażujcie ich do czegoś innego, dajcie sobie czas na przetrwanie i w tym czasie skoncentrujcie się na tym, żeby pozyskać te środki. No, w tym wypadku na przykład, jak nie macie własnych, nie jesteście w stanie pożyczyć od rodziny czy znajomych, no to po prostu spotykajcie się z inwestorami. Nie bójcie się radykalnych pivotów. Po prostu, jak kafejka internetowa nie działa, to po prostu róbcie serwisy internetowe, bo jak chcecie przetrwać. Jak model sprzedaży abonamentów rocznych nie działa, to róbcie wszystko, żeby przejść na MRR-y, miesięczne rozliczenia z klientem. Oczywiście, jeśli to jest możliwe, albo róbcie to stopniowo. Jak ceny są za wysokie, to próbujcie je obniżać, robić pakiety. W każdym razie bardzo odważne ruchy są często potrzebne i lepiej ich nie odkładać, czyli podejmować szybko radykalne decyzje. I nie bójcie się mówić wprost, że chcecie zaorać biznes i po prostu nie męczcie siebie, otoczenia, inwestorów i tak dalej. Jak nie idzie, trudno. Trzeba po prostu mieć jaja czasami i powiedzieć, dobra, nie wyszło mi, ale następnym razem ci wyjdzie. Po prostu zebrałeś cenne doświadczenie, połóż jeden czy drugi biznes. Ja Wam dzisiaj opowiedziałem o tym, że położyłem finalnie dwa biznesy, na przykład Sport24 i Booku.pl. I co z tego? Jak postawiłem Social Wi-Fi i postawiłem Cydię, czyli nasze solarne ławki. I po prostu to akurat zażarło, tamto nie zażarło. Po prostu bądźcie odważni i pamiętajcie, że utrata płynności finansowej to jest coś, co po prostu nas spotyka. Czasami to jest chwilowe, czkawka pod wodę po to, żeby później z większym impetem wyjść nad wodę. Każdy, kogo nie zapytacie, kto osiągał sukcesy, najlepsi ludzie na polskim rynku, zapytajcie Agnieszczaka, to Wam powie, jakie on miał problemy i że on też położył biznes. Każdy położył jakiś po prostu biznes i wyciągnął z tego wnioski i robi dalej. Więc tyle na dzisiaj. Postaram się wymyślić jakiś fajny temat na kolejny odcinek. Kolejny odcinek będzie z Lublina, mojego rodzinnego. Tam będzie super fajnie, bo będzie to Stare Miasto i Stare Miasto w Lublinie to jest po prostu kosmos. To wymaga wsparcia, więc suby, suby, suby. Jak widzicie, już mam selfie sticka, mam mikrofon podpięty. Poprawiam jakość, przynajmniej techniczną. Prowadzącego oczywiście bym zmienił, no ale póki co robię to własnym sumptem. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Pa! Dobry dzień. No mamy wspaniały! Zaczynamy imprezę w Gliwicach.